Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy, gdzie spotykamy się zwykle po to, żeby rozmawiać o książkach, ale dzisiaj porozmawiamy sobie o czym innym, ponieważ idą wybory. Tak idą wybory tak się szczęśliwie składa, że na naszym portalu Szkoła Nawigatorów te tematy wyborcze, jeżeli się pojawiają, to w bardzo takiej ciekawej albo ironicznej, albo zdystansowanej mocno formule i to uważam jest dobre, bo no jak inaczej można do tego wszystkiego podejść, do tego całego szaleństwa i tych wszystkich histerii, które się wylewają z mediów. Ja tu nie chcę mówić o mediach Publicznych, czyli o telewizji polskiej rządzonej przez Jacka Kurskiego, bo już naprawdę szkoda zwracać w tę stronę oczy. Jacek Kurski robi wszystko, żeby Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory. Jak to robi, ja nie będę tego oceniał. Być może po wyborach się to zmieni i ta telewizja będzie wyglądała trochę inaczej. Co mnie to obchodzi? Ja tej telewizji nie oglądam. Natomiast. Obejrzałem sobie, proszę Państwa, trochę z przypadku tę tak zwaną debatę wyborczą. No więc zacznę od tego, że jakiekolwiek debaty przed kamerami telewizyjnymi, jakiekolwiek debaty polityczne dziś w Polsce nie są w ogóle możliwe, a to ze względu na brak kultury bycia interlokutorów. To jest pierwsza, podstawowa trudność. Ci ludzie nie są w stanie debatować bez nadzoru bo się będą przekrzykiwać, obrażać, tupać, robić jakieś dziwne rzeczy, więc ta debata wyglądała tak, że, że na zasadzie nie była debatą, tylko to było wygłaszanie kwestii na zadany temat. A całości pilnował dziennikarz, nie pamiętam jak się ten pan nazywa, i wskazywał kto w jakim momencie ma mówić. Było to było to żałosne, tak to trzeba nazwać. I trudno tutaj oceniać, kto wypadł gorzej. Ja nie lubię ministra Sasina, no bo on wygląda tak, jak wygląda, i wysłanie go do debatowania w telewizorze, to jest taki sobie pomysł. Natomiast szczytem wszystkiego, szczytem szczytów, jak to się kiedyś mówiło, nie będę tutaj przytaczał teraz tego bardzo wulgarnego dowcipu z dawnych o tym, co to jest szczyt szczytów. Więc szczytem szczytów był, był pan Kosiniak z PSL-u. Zadzwonił do mnie niedawno mój kolega i zapytał, słuchaj, tam znajomy idzie na spotkanie z Kosiniakiem. O co ma go zapytać? No więc ja niewiele myśląc zapytałem, żeby pokazał zdjęcie brony talerzowej i zapytał Kosiniaka, co to jest. tak? I czy Kosiniak będzie wiedział, albo pokazał mu jakieś nasiona, ja wiem, rzepaku, żyta i żeby Kosiniak powiedział, co to za rośliny są. Albo na jakąś inną zagadkę śmiertelną zadał Kośniakowi, prezesowi PSL-u z Krakowa, tak, no proszę Państwa, czy są granice bezczelności i obłędu? No widzimy, że nie ma, tak, partia zwana Ludową, która nigdy na takie miano nie zasłużyła, bo jest to, jest to partia manipulatorów, która z wsią nie ma nic wspólnego, a jeżeli ma, to zaraz wszyscy usiłują te, te wpływy wiejskie tam, jak to brzydko mówi się, czasem unieść torzyć. Tak? Mieliśmy drewnianego waltka na, 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 na czele tego PSL-u przez jakiś czas, ale to też pewnie dlatego, że był szefem straży, ochotniczej straży pożarnej i, i, i ci wszyscy ludzie byli mu posłuszni. No a teraz mamy, mamy pana Kosiniaka, a za jego plecami pana Teofila Bartoszewskiego, byłego dyrektora banku Morgana. Więc proszę Państwa, jak ja, bo to są takie rebusy, tak? I ludzie zastanawiają się i nie rozumieją. Ja nie wiem, który raz to powtarzam. Jeżeli mamy ziemię, tak? I te tak zwane ziemiopłody, to kolejnym etapem, kiedy się już te ziemiopłody z tej ziemi wyjmie, tak? Kolejnym etapem na drodze tych ziemiopłodów nie jest ryneczek w Lidlu czy gdzieś tam, y, y, czy y, to jest minimalny procent zaangażowania tych ziemiopłodów. Dalej jest już giełda. Tak? Dalej jest już giełda, a jeżeli giełda to spekulacja, olbrzymie ilości hurt i poważne sprawy i poważne pieniądze. Więc jak, jak, jak ja widzę, jak, jaka krótka jest droga od marchewki do giełdy, a z kolei jak widzę giełdę, to wiem jaka jest krótka droga od giełdy do dyrektora Banku Morgana, no to kurczę, o jakiej my partii ludowej mówimy, tak? Czy ci ludzie w ogóle rozumieją, znaczy oni doskonale rozumieją, w co grają, natomiast czy biedny polski chłop w ogóle kuma o co chodzi, tak? Albo dziennikarze, którzy zajmują się Partią Ludową, albo ludzie, którzy są na uniwersytecie, na przykład wywodzą się ze wsi i ekscytują się Partią Ludową, tak? I usiłują yy, głosować na Partię Ludową, bo, bo uważają, że tak właśnie trzeba, bo oni są ze wsi. No więc ja jestem z takiej pół wsi. I chciałbym teraz, żeby wszyscy się dobrze zastanowili. Wszyscy czujący jakąkolwiek lojalność wobec wsi, uważający, że ta lojalność powinna się, powinna się manifestować poprzez głosowanie na partię ludową. No to popukajcie się ludzie czymś ciężkim w czoło, bo czas chyba najwyższy. No więc pan Kosiniak wypadł najbardziej beznadziejnie, a jego roszczeniowe, piskliwe... Wypowiedzi to było coś absolutnie strasznego. Gorszy był chyba tylko pan Rozenek z lewicy, który w zasadzie nie, nie, trudno mi powiedzieć o czym on mówił. To było tak niezwykłe, że człowiek otwierał usta, ja tego słuchałem i nie byłem w stanie po sekundzie powtórzyć o czym ten facet mówił. To jest wielki wyczyn. Mówić tak, żeby nikt niczego nie zrozumiał. No i oczywiście mieliśmy Konfederację i pana Wilka, który składał obietnicę bez pokrycia. To jest też taki, taka ciekawa zależność. Im kto mniej może i im dalsza jego droga ku rzeczywistej władzy, tym więcej obiecuje. Paliwo po 3 złote. Paliwo po 3 złote ostatnim razem było, pamiętam. W 2000 roku. Pamiętam to dokładnie, bo tankowałem. Na takiej stacji benzynowej przy Puławskiej mieszkałem przy Żywnego, naprzeciwko był CPN i on był nie przy Puławskiej, tylko tam przy Malczewskiego chyba albo przy którejś z tych ulic. No nieważne. I paliwo było po 3 złote z groszem. No, to było 20 lat temu. Powrót do tego stanu pewnie jest możliwy, ale ileż to kryzysów musiałoby wybuchnąć na świecie, żeby to paliwo staniało albo może jakaś nowa denominacja powinna się zdarzyć, to wtedy może. Po 3 złote. Więc wypowiedzi pana Wilka, oczywiście tak, interesujące, natomiast no nie, nie zgrywające się w żaden sposób z tym, jakie są oczekiwania ludzi, którzy pójdą do wyborów i zagłosują. W mojej ocenie mogę się mylić. Ktoś tam jeszcze był, ale nawet... A, oczywiście, Borys Budka. Jak nie mógłbym zapomnieć. Bezczelność Borysa Budki to jest naprawdę, to zasługuje na wielkiego artystę, na, na jakiegoś, ja wiem kogo, Bolisa Wiana albo jakiegoś, jakiego człowieka od takich skrajnych w ogóle awangard i, i klimatów, który by dźwignął ten temat. Borys Budka w debacie po prostu. I nawet nie chcę się zastanawiać, o co chodziło z tym paragonem za 2000 tysiące z groszami, za lek refundowany, który chodzi w aptece po trzy złote. Nie, nie jest to istotne. Proszę Państwa, problem polega na tym, że ci wszyscy ludzie próbują nas przekonać, że yy, mają jakąś siłę sprawczą. To znaczy, że te wszystkie komunały, które oni opowiadają w czasie tych debat, że to jest coś rzeczywiście istotnego. Wszyscy wiemy, że tak nie jest, bo po pierwsze, oni zostali wydelegowani do tego, przygotowani i nauczeni. tak? I mają w określony sposób odpowiadać na określone pytania i określone kwestie rozwiązywać tak, żeby wszyscy czuli się uwiedzeni. Tak? No więc, proszę Państwa, jak ktoś się bierze za uwodzenie publiczności, to nie może wyglądać jak Borys Błódka to jest pierwsza sprawa. Po prostu nie może tak wyglądać. I, i na, a na pewno nie może niczego pokazywać, znaczy może pokazywać jakieś sztuki, że ogień z buzi mu leci, albo, nie wiem, coś wyciąga się ze spodni, albo rozsypuje dolary z chusteczki, a nie, że pokazuje jakiś paragon naderwany, przecież to są w ogóle cyrki. No więc z, z uwodzeniem słabo, I pomijając już tutaj w ogóle emploi ministra Sasina, generalnie z uwodzeniem publiczności słabo. No, ale oni nie są samodzielni, no bo po pierwsze no, organizacja ich wytypowała i dała im instrukcje, tak? Po drugie, nawet gdyby y, siły rzeczywiście decydujące w tej organizacji jednej, drugiej i trzeciej o tym, jak ma wyglądać debata, przyszły tam, to nie są w stanie y, y, sprawić wrażenia. Jakiejkolwiek autentyczności. To wszystko jest fikcja. My te fikcje widzimy w telewizji, I oczywiście. Jak ktoś jest bardzo naiwny i bardzo lekkomyślny, to się będzie do tego przywiązywał. Natomiast ta debata, w tak zwanym ogólnym rozrachunku, nie ma żadnego znaczenia. Żadnego. Podobnie jak żadnego znaczenia nie ma żadna pisowska afera, która została odgrzebana tuż przed wyborami. Tak myślę. Jak będzie rzeczywiście, to się okaże, natomiast uważam, że nie wpłynie to w żaden sposób na, na decyzję wyborców. Sprawy są ustawione i pozamiatane, a ta walka toczy się chyba, chyba. Tak naprawdę o to, żeby PiS nie zdobył większości konstytucyjnej, myślę. Bo jeżeli ta większość będzie, no to marny ich los. Naprawdę marny. No chyba, że pis zrobi to, co ja zawsze pis podejrzewam czyli, że zacznie ich kokietować wtedy. Tak. No, oby nie, prawda? Ale, ale to też jest możliwe. No ale jeżeli zakładamy, że wszystko jest serio, wszystko jest tak, jak, jak, jak sobie wyobrażamy, więc jeżeli pis zdobędzie większość konstytucyjną, to marny ich los. A, no, a jeżeli nie zdobędzie, no to będzie kolejna seria wygłupów, tak? Borys Budka znowu będzie udawał męża stanu, Yy, cała reszta też, a, a kosiniak będzie rozpoznawał nasiona, nasiona zbóż i może przy trzecim razem trafi i odróżni pszenicę od owsa, oby mu się to w końcu udało, yy, skoro z praktyką lekarską nie wychodzi na czymś, człowiek się w końcu musi znać. <laughs> Proszę Państwa, czekajmy na te wybory, zobaczmy co będzie. No i zobaczmy co. Bo ja jestem przekonany, że PiS wygra i że zdobędzie większość konstytucyjną. I zobaczmy, co będzie później, jak to, jak to będzie wyglądało. Ja oczywiście mam różne, różne obawy i, i nie jestem mało entuzjastyczny, jeżeli idzie o to zwycięstwo. No ale no, wiadomo, jak jest, prawda? Zobaczymy. Także życzę Państwu, żeby wszystkie Państwa marzenia związane z najbliższymi wyborami, nawet te najskrytsze się spełniły. Bardzo dziękuję za uwagę. Do następnego razu.